Polityka spójności jest jedną z dwóch najważniejszych polityk Unii Europejskiej. Od samego początku razem ze wspólną polityką rolną, która potem została przekształcona w politykę zasobów naturalnych i tak dalej, konsumują około 80% wspólnych funduszy unijnych. Polityka spójności jest w tej chwili kierowana ku celom rozwojowym. Troszkę się uwalnia od tego wyrównawczego paradygmatu. To znaczy, owszem, ciągle najwięcej pieniędzy jest przeznaczanych i uwagi jest przeznaczanej regionom słabiej rozwiniętym. Natomiast zamiast takiego prostego rozdawnictwa biednym tylko dlatego, że są biedni, polityka spójności stara się dynamizować ich rozwój, wykorzystując różne instrumenty, między innymi wspierając kapitał ludzki, wspierając procesy innowacyjne, również starając się przezwyciężyć pewne obiektywne trudności, jakie te regiony mogą napotykać z racji swojego położenia, ukształtowania uwarunkowań klimatycznych itd. Polityka spójności rozwinęła się właśnie z polityki regionalnej, która zaczęła być istotna mniej więcej formalnie po roku 1975, ale na znaczeniu nabrała dopiero pod koniec lat 80. i ona była wtedy głównie nakierowana na przezwyciężenie trudności, jakie słabsze kraje i słabsze regiony mogły napotkać w wyniku zintensyfikowanej integracji gospodarczej i społecznej.